Cześć kochani, witam Was serdecznie i dzisiaj zapraszam Was na filmik odnośnie perfum o największej trwałości. Będą to perfumy oczywiście z mojej kolekcji albo jakieś perfumy, które przetestowałam. Tak naprawdę to jedne. Dobra, zaraz do tego przejdziemy. Ogólnie to widziałam, że ostatnio taki temat stał się popularny wśród moich koleżanek i kolegów perfumowych, także postanowiłam takie coś nakręcić. Już dawno miałam to w planach, ale dzisiaj mówię, dobra, siadamy i nakręcamy, bo temat jest dosyć taki, no, łatwy i przyjemny, a też tak o takie zestawienie kiedyś parę osób mnie prosiło, a więc jest, dobra, no więc tutaj wybrałam zapachy, które tak naprawdę, kiedy się nimi psikniemy rano, nadal czujemy intensywnie wieczorem, bez potrzeby do psikiwania się i jak wiecie, ja to najbardziej lubię w perfumach, bardzo lubię, no, trwałość, po prostu trwałość, także zacznijmy. Bez zbędnego przedłużania. Pierwszy zapach Diva Emmanuel Ungaro. Jeżeli macie szansę dorwać gdzieś jeszcze Divę, to dorwijcie koniecznie, bo naprawdę jest to zapach o sznycie Chanel numer 5. No bardziej przypomina Coco od Chanel, tą z lat 80. Ale zapach jest piekielnie trwały, bardzo mocno projektujący, bardzo mocno wgryzający się, trzymający się ubrań, włosów, wszystkiego. Ja Wam powiem, że w okolicach Bożego Narodzenia psiknęłam się tym zapachem zimą, no oczywiście zimą, Boże Narodzenie to zimą, i zmęczył mnie. Zmęczył mnie do tego stopnia, że już na koniec dnia miałam go dosyć, po prostu za dużo chyba zaaplikowałam, albo miałam jakiś taki dzień, wiecie, nieodpowiedni do noszenia tego zapachu. Także no, możecie używać oszczędnie, no możecie używać jak chcecie, wiecie, nie będę tutaj nikomu mówiła, czasem lubię sama sobie dowalić do pieca, ale naprawdę jest to bardzo, bardzo mocny zapach. Kiedy zaaplikowałam rano, do samego wieczora siedział bardzo mocno, zwłaszcza na swetrach, także to jest Diva od Emanuela Ungaro. Drugim zapachem, no jest to zapach, którego nikomu nie muszę przedstawiać, jeden z moich ulubieńców totalnych na całe życie, jest to Coco Mademoiselle od Chanel. Ja mam tutaj wersję Intense. Więcej słów nie będę, wiecie, traciła. Bardzo, bardzo lubię ten zapach. On jest naprawdę bardzo mocny. Uwielbiam właśnie go za to, że też projektuje jak szalony, wgryza się w każdą powierzchnię, na której się znajdzie. Jak kogoś dotkniemy, to ta osoba pachnie. Jak dotkniemy jakąś rzecz, to ta rzecz też tym pachnie zapachem. Oczywiście jak my go nosimy, no to sami tego nie czujemy, ale po paru dniach właśnie jak noszę ten zapach, to już jak mam na inny, następny dzień lub na jakiś tam kolejny dzień, inny zapach na sobie wyczuwam gdzieś na czymś, co dotknęłam wcześniej. Echa Coco Mademoiselle od Chanel, także tutaj polecam. Nie ma tutaj co, tak jak mówię, tracić słów. Zapomniałam jednego zapachu, który oczywiście jest bardzo trwały i teraz o nim powiem, bo zapomnę. Nie wiem, czemu on się tutaj nie znalazł, nie mam pojęcia. Zaskoczyła mnie jego trwałość. Ja oczywiście posiadam wersję 30 ml, ale i tutaj nie przyniosłam, już nie będę przerywała. Versace Crystal Noir. Oczywiście każdy zna, ja jestem totalnie zachwycona trwałością tego zapachu. Nie sądziłam, że jest on aż tak trwały. Ja mam wersję wody toaletowej. Naprawdę powiem Wam, że bardzo intensywnie pachnie. To jest taki zapach bardzo fajny jak dla mnie, bo on jest taki dosyć transparentnie intensywny, że on mnie nie przydusza, ale ciągle go mocno czuję wokół siebie, otacza mnie taką woalką tajemniczości, zmysłowości, naprawdę jest rewelacyjny i powiem Wam, że wyprałam ostatnio bluzkę, którą miałam na sobie podczas noszenia Versace Crystal Noir i ona dalej pachnie tutaj na dekolcie, gdzie psikałam na materiał, dalej wyczuwam echa Crystal Noir. Pomieszam oczywiście z płynem do płukania, ale ewidentnie wyczuwam Crystal Noir, wersję wody toaletowej na tej bluzce dalej i na bluzę kiedyś też miałam, też byłam popsikana i też po praniu pachniało, także uważam, że to jest wyczyn i serdecznie Wam polecam ten zapach. Kolejnym zapachem jest marka Just Jack. Ja uwielbiam tą markę, powiem Wam. Just Jack Orchid Noir i to jest zapach, który ja Wam wielokrotnie polecałam. Orchid Noir, tak jak mówiłam, jest to klon Toma Forda Black Orchid i naprawdę wszystkie osoby, którym poleciłam, znaczy które kupiły ten zapach z mojego polecenia, są zachwycone i faktycznie nie tylko ja obstaję przy tym, że jest to naprawdę wspaniały klon jakościowy Black Orchid, bardzo długo utrzymuje się na skórze,
od rana do wieczora, jak psikniecie, nie ma potrzeby ponownej reaplikacji. Oczywiście, jeżeli chcecie, to jak najbardziej, jak gdzieś jeszcze idziecie i chcecie intensywniej pachnieć, ale naprawdę jakość jest totalnie rewelacyjna. Normalnie jakby ktoś przelał Black Orchid Toma Forda tutaj do tej flaszki i sprzedawał za ułamek ceny. Oczywiście głosy mogą być różne, ja bardzo lubię ten zapach, także to jest to. Kolejny Just Jack, to jest dosyć nowa rzecz w mojej kolekcji, od Agnieszki dostałam, pozdrawiam serdecznie. Tobacco Leaf, naprawdę jest to niezwykle intensywny, ciepły, tytoniowo-waniliowy zapach. Jest to klon Tobacco Vanille, oczywiście od Toma Forda. Wystarczy, że raz psikniecie i naprawdę bardzo, bardzo mocno pachnie, mocno projektuje. Ja w ogóle o dziwo ten zapach lubię sobie na przykład zaapsikować. Zaapsikować, może jakieś nowe słowo myślałam. Zaaplikować jednym psikiem przed spaniem i w momencie, kiedy się obudzę, nadal bardzo intensywnie czuję ten zapach. Także tutaj, no to będzie też rewelacyjna opcja na chłodną jesień, zimę. Cudowny, rozgrzewający zapach. Nie każdemu się spodoba oczywiście, ale wiecie, jakościowo rewelacyjny. Kolejnym zapachem jest zapach Zary, bardzo często eksploatowany tutaj na kanale Rose Gourmand. To jest, tak jak też wielokrotnie powtarzałam i mówiłam, klon Montal Intense Café albo Mansery Roses Vanille. Naprawdę jest to tak mocny zapach, ja Wam już mówiłam też wcześniej, on też osiada na wszystkim, nie odpuszcza od samego rana do wieczora, raz się nim psiknęłam, już marzyłam, żeby mnie opuścił, bo się trochę nim zmęczyłam, a on dalej uparcie trwał, dopóki nie wzięłam prysznica, także jeżeli macie szansę, to zakupcie. Wiele razy mi piszecie, że chcecie kupić zapachy z tej serii, czy to Red Temptation, czy Rose Gourmand, one są wyprzedane w Zarze bardzo często, ale zdarzają się rzuty, także jeżeli znajdziecie, to koniecznie sobie zakupcie. Jeżeli lubicie takie montalowskie, różano-waniliowe klimaty, udowe trochę, jak najbardziej jest to coś dla Was. Kolejny zapach jest zapach, którego tutaj nie mam, ale może weźmy no Montal, które ja posiadam, bo chciałam powiedzieć o Montal Starry Nights, które jest mega, mega trwałe, naprawdę ja mam próbkę. Osiada na wszystkim, ale Mask to Mask, który posiadam w wersji 20 ml, również jest bardzo trwały i powiem Wam, tak jak mówiłam przy filmiku odnośnie zapachów Montal, ten zapach jest bardzo dobrej jakości, bardzo długo się trzyma na skórze i powiem Wam, w momencie, kiedy psiknę gdziekolwiek na rękę czy na skórę, czuję taką tłustą, oleistą warstwę. Naprawdę jest świetny jakościowo i nawet jak psiknę na rękę i później biorę prysznic, to gdzieś tam jak przyłożę rękę, przyłożę nadgarstek do nosa, czuję jakieś echa tego zapachu, także naprawdę jest to rewelacja. Polecam Wam serdecznie. Ja oczywiście w napadzie głodu na ten zapach, bo ostatnio bardzo, bardzo go lubię, dopsikuję się niekiedy w ciągu dnia. Natomiast no wiecie, zależy jaka jest Wasza tolerancja, na pewno on bardzo dobrze się trzyma. Ja po prostu chcę go czuć i czuć, dlatego się dopryskuję, ale wystarczy tak naprawdę raz. Kolejnym zapachem jest zapach, który niezmiennie podziwiam za intensywność, za projekcję, za trwałość. Roberto Cavalli Gemma di Paradiso, jest to, o tutaj widzicie, pasuje, jest to rewelacyjny zapach, ja już się na jego temat rozmawiałam na kanale i niestety też mi piszecie, że już praktycznie nigdzie nie do dostania, to musiała być jakaś limitka, niestety wielka szkoda, bo ten zapach naprawdę zasługuje na to, aby być w rankingu najlepszych perfum pod kątem trwałości. No zapach jest przepiękny, egzotyczny, uwodzicielski, biało-kwiatowy, gruszkowy, przecudowny zapach, naprawdę bardzo długo się utrzymuje i rewelacyjnie projektuje i zbiera komplementy, co w przypadku moich zapachów nie zdarza się często, a więc Gemma di Paradiso. Jak gdzieś dorwiecie, to też koniecznie bierzcie, bo no, rozszyć się jak świeże bułeczki niestety i nie wiem, czy wróci, czy nie. Dobra, kolejne dwa zapachy może pokażę w takim zestawieniu, bo jeden już jest niestety też wycofany. Madonna Truth or Dare. Tutaj naprawdę ten zapach też ma bardzo dobre opinie na Fragrantice pod kątem trwałości i jakości. Ludzie mówią, że to pachnie jak nisza. No to jest zapach, tak jak mówię, który zapoczątkował moją miłość do białych kwiatów. Uwielbiam ten zapach, niestety wycofany. Zrobiony na kanwie zapachu Fraka Roberta Piguet, tego ikonicznego tuberozowca. One faktycznie mają jakieś wspólne mianowniki,
te zapachy. Tutaj ta brzoskwiniowa, ta tuberoza jest podana tak fajnie z brzoskwinią. Czujemy gdzieś tą brzoskwinię, majaczy nam, natomiast ten zapach jest taki bardziej mydlany. Niektóre osoby wyczuwają w nim aspekty szarego mydła. Mogę to zrozumieć, faktycznie tutaj jakaś taka nuta wybrzmiewa niekiedy. Bardzo mydlana, to jest taka mydlana, ostra tuberoza. Więc to jest nie dla każdego, na niektórym wychodzą jakieś takie aspekty urynalne, nawet urynowe, więc tutaj zależy jak Wasza skóra gra z białymi kwiatami. U mnie na szczęście nie ma takich jakichś dziwnych aspektów kocich sików, niektórzy tak mówią, że tak ten zapach pachnie. Natomiast ten zapach jest troszkę bardziej taki słodszy w wanilię, ale nie jest to ta wanilia, której ja nie lubię, czyli taka płaska, wysładzająca się. Nie, tutaj mamy przepiękną tuberozę posłodzoną właśnie wanilią. Rewelacja. Ja powiem Wam, że ja ten zapach bardziej wolę od fraka. No ale niestety nie ma już go z nami, także tutaj oszczędzam i praktycznie w ogóle nie używam, więc... Dobra, kolejnym zapachem jest Jean Pogotier Label Le Parfum Intense. Ja mam wersję takiej 10-mililitrowej perfumetki. Przecudowna wersja. Wąchałam też oryginał, on jest bardziej taki musujący, bardziej taki dziewczęcy, ten jest bardziej taki dla eleganckiej kobiety. Mi niezmiennie przypomina zapach takich lekko wiśniowych delicji szampańskich. Oczywiście jest tutaj więcej składników, ale tak mi pachnie i coś mi przypomina z dzieciństwa. Tak jak mówiłam, że przypomina mi takie wrażenie, że widzę jakąś ładną kobietę, będąc małą dziewczynką, ja sobie myślę, że też chcę taka być jak dorosłe. Nie wiem dlaczego, nie mam pojęcia, czemu mi takie skojarzenia przychodzą na myśl, kiedy wącham ten zapach, ale naprawdę rewelacyjny. I mówiłam, że on bardzo fajnie sprawdził mi się podczas upałów, no ale to tylko ja. Większość osób mówi, że on jest idealny na zimę. W każdym razie naprawdę bardzo, bardzo długo utrzymuje się na skórze. Także to jest to. Kolejnym zapachem długotrwałym, ale takim trochę kapryśnym, jak na mnie zachowującym się jak zapach molekułowy, jest Lalique Le Parfum. To jest ten zapach ludzi za granicą. Tutaj mamy wspaniałą, wytrawną wanilię z liściem laurowym. Lekko czuję bergamotkę, ale to absolutnie nie jest żaden cytrusowiec. Nietypowy zapach, super rewelacyjny, naprawdę bardzo długo utrzymuje się na skórze i tkaninach, ale właśnie mam czasem taki problem, że gdzieś tam na mnie zniknie w ciągu dnia. Jak wiecie, bardzo lubię czuć perfumy na sobie, no ale dobra, tam dopsikam się i nie ma problemu, ale on naprawdę długo się utrzymuje, także to jest to. Kolejnymi gagatkami są olejki z Al Rehab. Jeżeli lubicie olejki, to jak najbardziej tutaj można się w to zaopatrzyć. One naprawdę są bardzo trwałe i niedrogie, 16 zł kosztuje jeden. Tutaj mam Wood & Rose, który jest naprawdę bardzo, bardzo podobny w swoim wydźwięku do zapachów Montalu, tego takiego koru montalowskiego, udowo-różanego właśnie. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, czy Montal by z Wami zagrało w ogóle, możecie zacząć od tego olejku. On ma o wiele mniej niuansów niż Montal. Nie jest też tak metaliczny, tak szpitalny. Niektórzy mówią, że ten ud w Montal jest... On jest taki troszkę bardziej lekkostrawny, mam wrażenie. Chociaż ja tą metaliczną nutę w Montal bardzo, bardzo lubię. Także jeżeli jesteście zainteresowani tej montalowskiej różanej nuty, myślę, że Wood & Rose, i on jest bardzo, bardzo trwały, bardzo intensywny. Te olejki, im większa temperatura, mam wrażenie, tym mocniej pachną. O, tutaj nawet jeden czuję. Sultan Al Oud to jest drugi olejek, który posiadam i on jest bardzo dobrym zamiennikiem z też Sary Jessica Parker. Jeżeli przeszkadza Wam w tym zapachu ta taka nuta ogórków kiszonych, na mojej skórze w ogóle ja nie czuję tej nuty, ale rozumiem skąd te skojarzenie może wypływać. U mnie bardziej to taka szafka drewniana, wiecie, z jakimiś trunkami, no ale każdy ma inne skojarzenia. Jeżeli nie lubicie tej nuty, to tutaj Sultan Al Oud myślę, że może Wam przyjść na ratunek. Ten zapach jest jak dla mnie mniej trochę złożony niż Stash. Przyjemny, ale nie tak przyjemny jak Stash, jednak Stash jest ciekawszy. Ale jeżeli chcecie słodszego Stasha, takiego z nutą wanilii, to myślę, że Sultan Al Oud będzie dobry. Też mega długo się utrzymuje, naprawdę. Kolejnym zapachem jest tutaj już bardziej taki vintage'owiec, to jest Nebras. Ja często mówiłam o tym zapachu też kiedyś. Jak lubicie białe kwiaty? Tutaj czuję białe kwiaty, lekko róże i co jeszcze? I troszeczkę jakiejś cytrusowości.
Jeżeli lubicie, to jak najbardziej i jest to podobno dobry zamiennik do wycofanego już Boudoir Vivienne Westwood. Ja nie znam tego zapachu, więc Wam nie powiem, czy tak, czy nie, ale wiele osób głosuje na fragrantice na to, że jest to ten zapach. Nawet kiedyś poleciłam jednej dziewczynie na forum perfumowym i mówi, że faktycznie ma Boudoir, bardzo go lubi, ale oszczędza i kupiła Nebras i faktycznie jest to bardzo podobny zapach. Więc być może, no on jest fajny, ale taki trochę vintage'owy, więc no co kto lubi. I ostatnim zapachem, jaki mam, to jest taka pieronica, brzydko mówiąc, afrykana. I to jest zapach takich przejrzałych owoców tropikalnych. Tak mi się kojarzy ten zapach. On jest interesujący, ja Wam powiem, że naprawdę chyba go niedługo będę używała, jak się zrobi chłodno, bo on jest takim przejrzało-owocowym zapachem. Jakoś no te gumy tutaj czuję do rzucia, balonowej, owocowej, więc ja lubię bardzo takie aspekty, więc może mi się przydać taki zapach. No nawet jakąś taką tuberozowość pewną tutaj czuję, taka owocowa tuberoza, można powiedzieć. Także no, będziemy tutaj w użyciu mieć ten zapach, ale tak jak mówię, czuję takie głównie banany, mango, jakieś takie przejrzałe owoce tropikalne. Także to jest to. Dobra, kolejnym zapachem jest, co jest? Jest Flora Botanica od Balenciagi. Ja się dopsikuję tym zapachem oczywiście, bo mi jest wiecznie mało, jak wiecie, ale jak na taki zapach dosyć świeży, dosyć chrupki, to jest bardzo intensywny i długo się utrzymuje. Właśnie tak miałam, że jak byliśmy na wycieczce w Krakowie, to byłam spsikana rano tym zapachem, a później wieczorem, pomimo że użyłam żona Paula Gaultiera, to gdzieś tam na sukience miałam nadal zapach Flory Botaniki, także polecam Wam serdecznie. Kolejnym zapachem jest Glow by J.Lo. To jest o dziwo woda toaletowa, ale bardzo długo utrzymuje się na skórze i na włosach. To jest taki mocno mydlany zapach, więc jeżeli takie zapachy lubicie, to ja Wam serdecznie polecam. Także no co tutaj dużo mówić. Ja kiedyś wspominałam o tym zapachu, jeśli szukacie zapachu świeżości o rewelacyjnej trwałości, to Glow by J.Lo myślę, że załatwi tą sprawę. Kolejnym zapachem, no to jest niedziwne, że go tutaj mam, Youth Dew Estée Lauder. To też jest naprawdę intensywny zapach, zwłaszcza jak go użyłam latem, to też nie chciał odpuścić, już go też miałam trochę dosyć, ale teraz będzie rewelacyjny, rozgrzewająco, przyprawowo, vintage'owy, przepiękny, kojarzy mi się z jakimś takim balem zimowym, można tak powiedzieć, z elegancko ubranymi ludźmi. Takie okładki Vogue były z lat 20. i 30. malowane przepięknie, ilustrowany był kiedyś Vogue ręcznie, można tak powiedzieć. I właśnie ten zapach przywodzi mi na myśl te takie czasy, kiedy jeszcze, wiecie, było to Art Deco, no, rewelacja, takie lata 20., 30., tak mi się kojarzy z tymi okładkami Vogue'a, które właśnie bardzo lubię, mam taki Harper's Bazaar, Vogue i Harper's Bazaar. I właśnie były takie okładki, wiecie, gdzieś śnieg był namalowany, pruszyło, właśnie jakieś takie świąteczne, no. Wpiszcie sobie, może to będziecie wiedzieli, o co chodzi w Google i zobaczcie, jak takie okładki wyglądały. Rewelacja, bardzo, bardzo fajny zapach, długotrwały, nie dla każdego oczywiście, jeżeli lubicie Opium i Saint Laurent, oczywiście to z lat 70., to myślę, że się polubicie z Youth Dew. Ostatnim zapachem jest Jil Sander Sun i pomimo, że to jest woda toaletowa, to ten zapach też naprawdę bardzo długo utrzymuje się. Jak dla mnie totalna rewelacja, zapach takiego balsamu do ciała, wakacji nad Bałtykiem, wakacji nad zbiornikiem wodnym, ale ja już o tym zapachu mówiłam, więc nie będę się więcej rozgadywała, jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu zapraszam do recenzji na kanale. I to by było wszystko, dawajcie mi znać, jakie są wasi tytani trwałości, jestem bardzo ciekawa. Zachęcam oczywiście, tak jak mówię, do komentowania, do subskrybowania i do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa, pa!